nieba, opalone czarne ptaki krążą dookoła gniazd bocianich, z których nikt nie zawoła, ziemia, by zerwać nas ze snu. Stowarzyszenie Wolnego Słowa powstało 15 lat temu. I to był taki moment, w którym różne środowiska dojrzały do tego, żeby powstała organizacja osób, które walczyły umownie z komuną. Wydawało się, że taka organizacja, taka struktura to będzie kolejny związek byłych opozycjonistów, którzy tam to, owo i dziesiąte. A mnie wcale nie o to chodziło. Uznaliśmy, że nasze środowisko powinno być strażnikiem wolnego słowa również w wolnej Polsce. Naszym zadaniem jest, żeby wolność słowa była prawdziwą wolnością do wypowiadania się, zgromadzeń, prezentowania swoich poglądów. W tym akademiku 17 września 1980 roku z grupą koleżanek i kolegów z UMK założyliśmy Niezależne Zrzeszenie Studentów. Nie trafiły tu osoby przypadkowe, przedtem były związane z opozycją. Niektóre działały w duszpasterstwie akademickim. Ja razem z Maćkiem Kapczyńskim i jego kuzynem Piotrem w Gdańsku założyliśmy podziemne wydawnictwo Alternatywy. Była to jedyna tajna drukarnia na terenie całego Trójmiasta i dlatego do nas na początku sierpnia 80 roku przyszedł Bogdan Borusewicz z prośbą o wydrukowanie ulotek w obronie Anny Walentynowicz. Te ulotki wydrukowaliśmy w nakładzie 8000 i przyczyniły się one w sposób znakomity do rozpoczęcia strajku w stoczni i do jego rozmachu. Wolna prasa, niezależna prasa, to było to najważniejsze, dlatego że władze stanu wojennego, a potem w dalszym ciągu władze PRL-u do 1989 roku miały monopol na całość informacji. Byliśmy głosicielami wolnego słowa, drukując bibułę, drukując gazetki, książki, które cenzura nie dopuszczała na polski rynek. Wzbogacaliśmy polską kulturę i taką świadomość społeczną. Mieliśmy maszyny drukarskie i papier. I maszyny drukarskie były naszym karabinem, a papier kulami. I każda wydrukowana kartka papieru, no to była kula, która trafiała celnie w naszego wroga. Po roku 1989 wszystkim nam się wydawało, że zbudujemy mądre, dobre, sprawiedliwe i opiekuńcze państwo. I działacze Solidarności w dużej części, czy działacze opozycji antykomunistycznej włączyli się w budowanie III Rzeczypospolitej, troszkę zapominając o tym, którym się nie powiodło, którzy zostali zwolnieni z pracy, nie mieli środków do życia. Na początku, jak myślę, dla większości z nas nagrodą była wolna Polska. No po prostu to, że żyjemy, zaczynamy żyć w wolnym kraju, którym decydujemy o tym, jak mają biec sprawy i tak dalej. Kiedy okazało się, że również wśród tych beneficjentów zmian, prawda, i tej wolności słowa, i wolności rynku przede wszystkim, no byli również ci, którzy nas prześladowali. Kiedy kolega spotykał, nie wiem, na ulicy no, SBK, który go przesłuchiwał, prawda, który to SBK no, miał kwitnącą firmę i tak dalej, a on sobie z trudem radził o nowej rzeczywistości. Ta frustracja oczywiście, jak sądzę, narastała. Tym bardziej, że nie było dekomunizacji, prawdziwej lustracji, takiej rozliczenia, żaden komuch nie poszedł do więzienia, prawda, choćby na chwilę i tak dalej. To wszystko powodowało, że w ludziach się gotowało. Myślę, że to nie było efektem jakiejś specjalnej polityki. No, po prostu w pewnym momencie żeśmy się obudzili. Ja mówię o tych, którzy decydowali, prawda, że coś jest nie tak, że tutaj no, należy coś zmienić. Od samego początku staraliśmy się, żeby
osoby zasłużone dostawały ordery od polskiego państwa, które to ordery zaczął przyznawać prezydent Lech Kaczyński. Chwała mu za to, bo on pierwszy docenił tych ludzi, którzy byli zaangażowani w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości. Szczególnie doceniał tych, o których w ogóle zapomniano, którzy nie odnaleźli się po 1989 roku i byli w bardzo trudnej sytuacji. Często są to ludzie, którzy nie poradzili sobie z transformacją, czy też może transformacja potraktowała ich bardzo brutalnie. Mamy kobiety, które dzielnie stały u boków swych mężów, działaczy opozycji. Dzisiaj ci mężowie nie żyją, one nie mają nic. Mamy bohaterów krzyżem komandorskim Orderu Odrodzenia Polski w klapie, a nocują w noclegowniach. Ci ludzie doprowadzili do zmiany systemu w Polsce. To ci ludzie doprowadzili do zbudowania demokracji w naszym kraju. Zaczęliśmy starania o ustawę, która objęłaby ich pomocą państwa i uhonorowała jednocześnie ich działalność. Ta historia też ma swoich bohaterów i swoich antybohaterów. Między innymi ja miałem taką przygodę podczas rocznicy wprowadzenia stanu wojennego pod więzieniem w Białołęce, kiedy w obecności pana prezydenta Komorowskiego upomniałem się, żeby państwo objęło opieką działaczy dawnej opozycji antykomunistycznej, to niestety uzyskałem taką odpowiedź: panowie, radźcie sobie sami, państwo nie jest od tego, żeby tym ludziom pomagać. Dawni ubecy pobierali wysokie emerytury i renty, natomiast nie było żadnych świadczeń i żadnego uhonorowania dla bohaterów, którzy doprowadzili do przemian. Mój udział w tej sprawie obok Janusza Krupskiego ma również Stowarzyszenie Wolnego Słowa. Ono było najważniejszą, moim zdaniem, zorganizowaną grupą dawnej solidarnościowej opozycji, która bardzo zdecydowanie stawiała tą sprawę. Kiedy w 2013 roku w marcu organizowałem w Senacie panel na temat, jak to zrobić, żeby odczuwalna była ta pomoc dla tych wykluczonych, Wojtek Borowik wygłosił naprawdę znakomite takie podsumowanie tego, jak jest, jak powinno być i tak dalej, i jak gdyby nakreślił kierunek prac. Dzisiaj mówimy, że wypłaty na te świadczenia dla działaczy to jest 3 miliony złotych miesięcznie. No to jest kwestia być może 40 milionów złotych rocznie, więc w związku z tym, jeśli porównamy z przywilejami, które mieli funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, a to kosztowało Skarb Państwa 300 milionów miesięcznie, to są kwestie miliardy złotych. Budżet państwa płacił już w wolnej Polsce po 1989 roku na rzecz funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych w sposób bardzo istotny zmieniła sposób myślenia państwa polskiego o tych, którzy walczyli o niepodległą Polskę w latach 60., 70., 80. Ta ustawa w roku 2015 przyjęta przez Parlament Rzeczpospolitej miała, jak mówili działacze środowisk zrzeszających dawnych działaczy opozycji antykomunistycznej, przede wszystkim charakter socjalny. Ta ustawa była takim małym skandalem politycznym, bo ona poza tym, że najbiedniejszej grupce z najbiedniejszych ludzi, którzy żyli na poziomie domów pomocy społecznej, dawała jakieś tam pieniążki, że mogą się drobne sumki, o które się mogą starać, to pamiętamy groszowe sprawy, a gro ludzi w ogóle nie było niczym, żadnym świadczeniem, żadną pomocą finansową, ani żadną medyczną, niczym żadnych uprawnień. Natomiast nowelizacja, która miała miejsce w roku ubiegłym, przywróciła tej ustawie jej pierwotny charakter. Ta ustawa ma charakter godnościowy. Osoby represjonowane
po wojnie z powodów politycznych mają możliwość otrzymywania dożywotniego świadczenia pieniężnego, które jest takie samo bez względu na posiadane dochody. Mają możliwość dodatkowej opieki medycznej, korzystania z opieki medycznej poza kolejnością. Mają możliwość i są objęci programem pomocowym, którego dysponentem, realizatorem jest Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Ponieważ przez długie lata nie mogliśmy doczekać się ze strony państwa objęciem opieki działaczy zasłużonych dla odzyskania przez Polskę niepodległości, postanowiliśmy powołać Fundusz Zasłużonych, który będzie pomagał tym, którzy są w najtrudniejszej sytuacji. Wielu z nas udało się, wielu dorobiło się pozycji, majątku, mają pieniądze i ci właśnie ludzie wpłacają na ten fundusz tak, ażeby wspomagać swoich kolegów, którym nie bardzo się powiodło. Spędziłem na emigracji wiele lat. Zajmowałem się organizowaniem pomocy dla opozycji demokratycznej w Polsce. Oczywiście nie ja to mogłem bezpośrednio, jak to powiedzieć, może nie tyle organizować, bo organizowałem, ale nie ja mogłem dostarczać tę pomoc. Tę pomoc dostarczali Francuzi, Niemcy, Włosi, Austriacy, Szwedzi, Duńczycy przywozili przecież ogromną ilość sprzętu poligraficznego, radiowego, przywozili pieniądze, przywozili pomoc charytatywną, naprawdę bardzo istotny element przetrwania dla ludzi w podziemiu. Mirek wtedy zakładał Stowarzyszenie Wolnego Słowa i zaproponował nam, że my, działacze jakby niepodległościowi z Zachodu, powinniśmy wesprzeć ten ruch i te osoby, które należały jakby z Polski, z kraju. I tak też się stało. Mogliśmy obalić tą żelazną kurtynę, ten mur, który wydawał nam się nie do przezwyciężenia. Mam to wielkie szczęście, że jestem i znalazłem się tutaj, na Libars, w dzielnicy Reinickendorf, w takim środowisku, w którym pastor ewangelicki w 1981 roku, zaraz po wybuchu stanu wojennego, był pierwszym, który jechał z transportem humanitarnym do Szczecina, a drugim do Warszawy. Kiedy tato ze względu na swoje poglądy solidarnościowe i nie chciał podpisywać dokumentów przeciwko swoim pracownikom, którzy strajkowali, został wezwany kilkakrotnie i nie podpisał, został w komunizmie bezrobotnym, mając 5 dzieci już. Wujek, który mieszkał w Niemczech, pomagał nam paczkami, aby przetrwać ten ciężki czas 80. lat, stan wojenny. W pewnym momencie stwierdził, że nie jest w stanie nam tyle paczek wysłać dla tak dużej rodziny i zaprosił nas do siebie, zaprosił nas na 2 tygodnie i po 2 tygodniach rodzice zdecydowali, że zostają w Niemczech. Nasza organizacja współpracuje ze Stowarzyszeniem Wolnego Słowa jak najbardziej od kilku lat. I jesteśmy wdzięczni, że mamy wsparcie. Tak po tamtej stronie jest to dla nas bardzo ważne. Wczoraj mieliśmy piękne wydarzenie z okazji stulecia odzyskania niepodległości naszej Polski. Jest to święto tak naprawdę odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowane przez Polonię w Niemczech. I okazuje się, że różne organizacje, naprawdę bardzo różne, od prawa do lewa potrafiły się porozumieć i przygotować takie wspaniałe święto. Nasze koleżanki i koledzy bardzo często po stanie wojennym, ale i wcześniej, korzystali z pomocy państw Zachodu, społeczeństw Zachodu, wolnych społeczeństw, to uznaliśmy, że dzisiaj naszym obowiązkiem jest spłata tego długu, który wtedy zaciągnęliśmy.
i uznaliśmy, że powinniśmy wspierać uchodźców, imigrantów, którzy przybywają do Polski i często znajdują się w takiej sytuacji, jak my się znajdowaliśmy w czasie komuny. Urodziłam się w Wietnamie, w Hanoi i od małego dziecka słyszę o solidarności, o Đoàn Kết, czyli solidarności po wietnamsku. I to się zawsze po słowo solidarność nastąpi Ba Lan, czyli Polska, a drugim symbolem znanym i powszechnie wspomnianym przez Wietnamczyków to właśnie papież Jan Paweł II, Polak. Wielu Polakom się wydaje, że skoro w Wietnamie się wojna zakończyła, to wszystko jest dobrze. Otóż nie, Wietnamczycy zostali oszukani za to, że nasz kolega tłumaczył definicję z angielskiego, co to jest demokracja, a dostał 13 lat więzienia. A więzienia w Wietnamie to takie same warunki jak w obozach koncentracyjnych. Ludzie są tam nękani, torturowani. Rodzice szukali wolność i bezpieczeństwo przede wszystkim dla swoich dzieci, żeby ich dzieci mogli się rozwijać właśnie w wolności. Do Polski, jak miałam 13 lat. W szkole średniej zaczęłam tłumaczyć dzieła literackie, jakie z polskiego na wietnamski. W pewnym momencie wiedziałam, że tłumaczenie to za mało, trzeba jeszcze działać. Z inicjatywy Stowarzyszenia Wolnego Słowa pierwszy raz wietnamska opozycja zjechała z całego świata. Międzynarodowa konferencja składająca się z 200 osób, najważniejszych przedstawicieli wietnamskiej opozycji. Nasze działania, akcje prowadzone przez nas są kierowane także dla Wietnamczyków. Chcemy, żeby byli bardziej świadomi tego, jakim prezentem od losu jest to, że mieszkają w Polsce. Это все, что останется после меня. Это все. Po okrutnej wojnie Czeczonom udało się na 3 lata uzyskać niepodległość. Rozkopali te doły i ekshumowali ciała. Bliscy mieli szansę rozpoznać je po odzieży, po rzeczach, które mieli przy sobie. Po telicach są ślady po kulach. Są ręce powiązane drutami. Są nogi powiązane drutami. Największą ofiarę ponosiły kobiety i dzieci. Mężczyźni walczyli, ginęli w walce, ginęli w torturach. Natomiast ogromną ofiarę poniosły dzieci. Mam tu cały szereg fotografii. Zorganizowana była wystawa dzieci i czkeli. Te dzieciaczki, które bawiły się niewypałami, bawiły się na spalonych czołgach rosyjskich i same z desek montowały sobie broń, taką dziecięcą, broń zabawki. Ale myślę, że każde z tych dzieci miało świadomość, że kiedyś sięgnie po broń prawdziwą, bo nie ma rodziny czeczeńskiej, która by nie poniosła ofiary, gdzie nie zginąłby brat, ojciec, syn. 1/4 narodów zginęła. Stowarzyszenie Wolnego Słowa wspierało ich przyjazdy do Polski, organizowało nawet te przyjazdy, starało się o to, żeby uzyskiwali status uchodźców i dzięki temu prawie 100 tysięcy Czeczenów mogło uzyskać azyl i znaleźć swoje miejsce w Europie. Siłą
Stowarzyszenia Wolnego Słowa jest to, że ono łączy działaczy o różnych poglądach politycznych. Nie ma co ukrywać, że środowisko kombatantów opozycji antykomunistycznej w sensie politycznym jest bardzo podzielone, no, głównie między dwa główne ugrupowania. Natomiast fenomenem SWS-u jest to, że ona łączy wszystkich tych działaczy, to znaczy oni są, mimo tych różnych różnic politycznych, są w stanie współpracować razem. Przed kilku laty istniała groźba rozłamów w stowarzyszeniu. Wynikało to z faktu, że część członków stowarzyszenia uznała, że chce się opowiedzieć mocno za jedną z linii politycznych. Dbanie o wolność słowa to także często angażowanie się polityczne, ale angażowanie się polityczne nie po jakiejś stronie, a po stronie wolności słowa. Do SWS-u ludzie przychodzą codziennie, bardzo często się nie umawiają. Więc człowiek jest zaskakiwany tym, że o, przyszedł Andrzej Kiszman, o, przyszedł Andrzej Górski, przyszedł Witek, chociaż Witek się umawia. Ale jest gro ludzi, którzy wiedzą, że jestem na miejscu i przychodzą. Nieważne, czy jestem zajęty, czy nie zajęty, oni przychodzą ze swoimi sprawami i to są sprawy bardzo różne. Na początku, jak zaczynałem pracę w SWS-ie, to były takie bardzo podstawowe sprawy, że trzeba komuś coś skserować, trzeba coś wydrukować, pomóc napisać pismo. Potem, z biegiem czasu, jak w 2015 roku weszła w życie ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych, to były rzeczy głównie związane z tą ustawą, które były trudne. Bardzo ważnym projektem, który rozpoczęliśmy w tym roku, są debaty Stowarzyszenia Wolnego Słowa. Do tej pory odbyło ich się kilka. Dyskutowaliśmy o wielu kwestiach związanych z dzisiejszymi wydarzeniami. Zawsze miło jest spotkać się z osobami, z którymi razem się lat temu już 30-40 działało i też dowiedzieć się, co z tym dalszym kolegą. Gdybym chciał określić teraz moment, w jakim się znajdujemy i to też widzę z tego, o co jestem pytany przez dziennikarzy, przez innych tutaj moich partnerów z zagranicy, to ten konflikt, który się rysuje między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, widać wyraźną różnicę interesów i to stanowi pewne wyzwanie przed Polską. Ten właśnie baner wisiał nad wejściem do gmachu Starej Biblioteki Uniwersyteckiej na Uniwersytecie Warszawskim podczas uroczystej sesji poświęconej 30. rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników. KOR był organizacją, dziś powiedzielibyśmy, pozarządową, wówczas był antyrządową, a powstał na fali takiej chęci pomocy robotnikom strajkującym, demonstrującym w Radomiu i w Ursusie w 1976 roku. Zaczynem naszego archiwum były moje osobiste zbiory, które ku uldze mojej żony wywiozłem z domu i znalazły miejsce tutaj na półkach w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa. Potem ludzie przychodząc patrzyli, a masz robotnika na przykład, a nie masz tam czegoś, to ja przyniosę, bo też u mnie leży, to szkoda, żeby leżało. I w ten sposób zgromadziliśmy kilkanaście tysięcy egzemplarzy prasy podziemnej. Zgromadziliśmy kilka tysięcy publikacji typu książki, broszury. Traktujemy to archiwum jako pewien zasób, z którego korzystamy, wydając kolejne publikacje, ale też mamy do niego troszeczkę taki bardzo osobisty stosunek, dlatego że większość tutaj kolegów aktywnie działających w stowarzyszeniu też zajmowała się drukowaniem, pisaniem, redagowaniem, kolportowaniem, czyli dla nich jest to po prostu ponowne czasami zetknięcie się z własną produkcją. Tutaj czasami ludzie przychodzą, patrzą, a tutaj masz taki tam egzemplarz Wiadomości Dnia z 81 roku, ale jeszcze był drugi, bo jak ten pierwszy żeśmy zrobili, to się okazało, że jest nieaktualny materiał i już jest jakaś opowieść, jakiś kawałek kolejnego faktu. Mamy ponad 700 unikatowych nagrań z działaczami dawnej opozycji antykomunistycznej,
jest to nasza chluba. Widzimy, ludzie szybko odchodzą, a ważne jest to, żeby zostawili świadectwo, żeby też można było nie tylko poczytać o nich w archiwach bezpieki, ale wiedzieć, jak naprawdę wyglądała ich działalność i ich życie. Mściłem się za przyjaciół dziadka, którzy byli zamordowani przez NKWD w 1941 roku, a dziaduś przeżył cudem rozstrzelanie pod Mińskiem Białoruskim i on mnie wychował. Od roku 1977 albo 8, nigdy nie pamiętam, byłem związany z KOR-em i przede wszystkim z wydawnictwem Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa. Ja byłem dziennikarzem zatrudnionym przez region Mazowsze, NSZZ Solidarność i obsługiwałem posiedzenia Komisji Krajowej. Obsługiwałem również to posiedzenie, które miało miejsce w momencie ogłoszenia stanu wojennego. I nas aresztowano i z ośrodka Białołęka przewieziono do więzienia na Mokotowie na Rakowiecko. Ja trafiłem na tzw. OZ, zresztą jak wszyscy internowani początkowo, to znaczy ośrodek zewnętrzny. To były takie parterowe baraki ustawione w czworoboku. Byłem i świadkiem, i reporterem wszystkiego tego, co wokół stanu wojennego i wokół generalnie sytuacji politycznej w ówczesnym świecie się działo z punktu widzenia polityki amerykańskiej, polityki międzynarodowej. Stowarzyszenie Wolnego Słowa zawsze szukało pomysłu, w jaki sposób włączyć młodych ludzi do naszych projektów historycznych. Takim, myślę, bardzo udanym projektem realizowanym przez stowarzyszenie już prawie od roku jest mobilna aplikacja Śladami Marszałka Piłsudskiego, gdzie można, mając smartfon, przejść ulicami Warszawy, dowiedzieć się, gdzie marszałek był, co robił, jakie były ważne wydarzenia związane z osobą Józefa Piłsudskiego. Przed kilkunastu laty zakładałem to stowarzyszenie. Byłem jego pierwszym prezesem, pierwszym przewodniczącym. Czuję tak, moje dziecko. W jakim stopniu. I oczywistym, że to, co jest istotne dla stowarzyszenia, jest także istotne dla mnie. No, jednakowoż w tym wieku dzieci już wyrastają spod kurateli rodziców i chodzą często własnymi drogami. I tak jest ze stowarzyszeniem. I ze mną.